Bon dia! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Nasz przedostatni dzień w Portugalii. Spędzimy nad oceanem. Wejdziemy na plażę i tak rano stwierdziłam, że skoro już mam faceta z surferską fryzurą, powinnam spróbować surfingu i takie miałam marzenie małe do zrealizowania, ale niestety jest taka mgła i są tak duże fale, że to jest chyba niewykonalne dzisiaj w moim wykonaniu. Problem jest taki, że nie widać wody, bo jest taka mgła i nie wiem, czy Ada by nie surfowała po piasku. Nawet by się nie zorientowała. Widzicie te dwie znikające sylwetki? Te dwie małe kropki. Trochę im zazdroszczę. A trochę mam nadzieję, że przeżyją. Słuchajcie, na tej plaży jeszcze nie byliśmy. W końcu odkryliśmy piaszczystą plażę w Portugalii, w Porto. No już. Nadal nie wierzę, że tu jesteśmy. Ocean robi na mnie ogromne wrażenie. Fale nawet te mniejsze, jakieś takie mają jakąś taką dużą moc. I w ogóle mam wrażenie, że jak morze szumi, tak ocean huczy. Postanowiliśmy podążać za surferami, trochę podpatrzeć, jak to w ogóle wygląda na żywo, jak to się robi. No i cóż, po prostu, o, widzę Rafała, surfera, uhu! Nie wiem, czy go widzicie. Zapiałam, a pewnie go nie widać. Nie? Widać, widać. Zniknął co prawda za falą, ale on tam jest. Zaczynamy piknik nad oceanem z pastelkami. Są to pastelki w wersji supermarketowej. Dlatego są super. Warto, jak będziecie tutaj w Porto albo w ogóle w Portugalii, spróbować sobie takiej wyrabianej już na miejscu pastelki. Albo w jakiejś kawiarni fajnej. Ona kosztuje około 1 euro, może troszkę mniej. A te kosztowały po 20 centów po z 10? Marketu. 20, a 20. 22 okay. Centy chyba. Okej, okay. Po 20 centów. Słuchajcie, co my odwalamy? Ta dziewczyna jest szalona. Powiedziała panu, że chce wynająć deskę i strój. I będzie surfować w Atlantyku, czajcie? Tam cyrograf Ada teraz musi podpisać. Pan w ogóle powiedział, że był w Gdańsku u nas. Że ma koszulkę nawet z napisem. Gdańsk. Dam, dam, dam. Boże, Dziocha, nie zabijesz się chyba? Zobaczymy. Tutaj Ada zostawia wszystkie swoje rzeczy w takim pojemniku. No, żeby potem komuś to dać w przyszłości, jak ona już tam gdzieś zaginie w tej wodzie. Proszę państwa, środek zimy, grudzień. Ada przebiera się w strój kąpielowy tutaj. Agaty. Teraz zakłada na to piankę i będzie surfować. Zobaczcie, co tu jest. Surf Adventura. Jak Ice Ventura, psi detektyw. Jesteś gotowa na to, żeby w tym zimnym Atlantyku teraz pływać? Nie. A umiesz surfować? A będziesz surfować? Tak! No, Adusia, ubrana? Jak widać. Ale będzie jazda. Okej, okay, idziemy. Będziemy teraz dobierać deskę surfingową. Ja nie wierzę, mówię wam, ta Dziocha to jest po prostu... Nie wiem, no, moja dziewczyna, tyle wam powiem. O.
Ja bym w życiu na to nie poszedł, mówię wam. Już to jest samobójstwo. Przechodzimy do wyboru deski. Jaki kolor wybierasz, Anna? Różowy, różowy. Oj, różowy, wiedziałem. Hey, I like too. No tak, jeszcze Ada będzie musiała przywiązać sobie deskę do nogi. Także zaraz pan tu wszystko jej wyjaśni. Słuchajcie, takie wypożyczenie pianki plus deski kosztuje 10 euro, a z instruktorem 25, więc wiecie, ryzyko... A, 30 nawet, no to ryzyko jest po stronie Ady. Wiadomo, ale Ada to ryzykantka, także jest gotowa na to. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczcie, jak wygląda ocean. Nie wygląda, bo go nie widać, nawet taka jest mgła. Gotowa? Serduszko ma? To jest deska sercowniczka? Gdzie jest? O Jezu, jakie piękne serce, słuchajcie. Ja tu też będę dobrym backupem twoim, kochanie, ponieważ jestem zaopatrzony w ręczniczek i będę po prostu dopingował i nagrywał. Pan pisze sobie po desce? No Ada, co powiesz, moja kochana, z różową deską, wariatko? Przerażona, ale jak ginąć, to tylko na różowej desce serce. A nie gij mi, bo ja bez ciebie to ja będę w totalną fajtłapą już życiową. Nie, nie mów tak nawet. Dasz radę, tylko się nie pochacz o te ząbki na dole. I wiesz, i po prostu trzymaj się wiatru, nie? Keep the wind. Ada, jak tam? Już. Grasz na desce, ciężka deska? Wiesz, jak mi serce bije? Podstawa to rozgrzewka w każdej dyscyplinie. Ja najbardziej lubię moje tutaj jakby zadanie, czyli trzymanie ręcznika. Ja jestem stworzony do tego, żeby trzymać Adzie ręcznik. Jeszcze się rozgrzej, za zimno jest. Machaj łapami do przodu. Skip A, skip A. Skip C, skip C. Skip C, już. Wymachy ramion, raz, dwa. Przysiady, squaty rób. No, raz, dwa, zobacz, jakim jestem trenerem. Ręcznik mam zarzucony. Dawaj, jada. Do wody. No, profesjonalna rozgrzewka, profesjonalne. Pamiętaj, ta deska nie jest ważna. Jak coś, to ją rozwal, byle siebie nie rozwaliła. Najwyżej odkupimy. Nie wiem za co, ale odkupimy. Jeronimo, Ada! A, tylko się nie zaplącz w to, w ten sznurek. Nie, bo wszyscy, którzy wyglądają na takich, co już potrafią pływać, jest i tak głupio. Nie, tam przestań, zobacz, tu inni surferzy i różowa deska Adrianny. Nie, dobrze, przeczekamy, aż pójdą, tak? Rozgrzewam się. O, tak się rozgrzewasz, te mięśnie tutaj, barki robisz, tak? Tak. I kaptury. I tam w ogóle pan jakieś specjalne techniki pokazuje. A ty, Ada, jaką będziesz miała technikę? Technika YOLO. Okej, Adrianno. Ale cieszy mnie to, że ty jesteś w obrazie, czego jest, myślę, gotowy stoczyć za mną. Nie, no ja. Tak. Ej, zajmij buty, co? Czemu? Będę się lepiej czuła, że w razie czego przybiegiesz. No dobra. Dobra, buty zdjęte, jak coś będę musiał ją ratować. Woda jest lodowata, ale masz piankę chociaż. A no, bo ja kochana, także takie utrzymanie się na wodzie, na morzu jeszcze jestem w stanie. Ada, ty na windsurfingu po prostu świetnie pływasz, dlatego wiesz. Przecież ja nie umiem pływać w ogóle na windsurfingu. Na początku to ty się nie skup na desce, tylko na tym, żeby się rozgrzać samemu w wodzie. Bo to jest najważniejsze. Żeby, bo jest lodowata, naprawdę, słuchajcie, jest tak lodowata jak w Bałtyku teraz. Nie wiem, ja podziwiam ją, ja bym nie wszedł teraz. Zobaczcie, tam inni wariaci też jacyś wchodzą. Tu w ogóle wszystko za mgłą. No i całe mokre gacie jak zawsze. Boże, wariatka, no wariatka. Co tu się dzieje, słuchajcie, jak to w ogóle wszystko wygląda? Co to jest w ogóle, jakieś dziury tu się robią.
masakra. Duża fala, duża fala! Słuchajcie, te odpływy tutaj przypływy są tak mocne. Przed chwilą fala była tam, teraz zobaczcie dokąd odpłynęła. To jest masakra. Ja staram się tutaj nadążać za Adą, no ale nie jest łatwo. Dumny jestem z tej bestii, muszę wam powiedzieć, póki mnie nie słyszy, że ona się tak nie boi, nawet kilka razy jej się udało stanąć. Nie wszystko mi się udało nagrać, co prawda, kilka razy nagrałem, nawet jak stoi. To jest trudne, na pewno. To wygląda na trudne z mojej perspektywy, a co dopiero jak już tam by się pływało po tej desce na wodzie. O, po tej wodzie na desce, o. Dun, da, da, dun, da, da, dun. Powrót króla, drodzy państwo, czas się kończy, a nasza dzielna dziocha dała radę. Żyjesz? Żyjesz w ogóle? Ledwo. Jak się czujesz? Ja cały czas próbowałam tam dojść. Nie mam. Jak się czujesz? Fajnie było? Warto było posurfować? Co? Aha, no tak. Dobra, idźmy stąd, bo już te fale zalały mi całe gacie totalnie. Ada, ale powiedz, warto? Tak! Dobre to było? A dobre to było? Dobre! Nie, ja dziękuję. Sorry, ja już tu zamarzłem. Ale niebiesko gorąco. A mi nie. W ogóle nie czułam wody temperatury. No ja domyślam się, ale ja już nie chcę. W tej piątce się skapnęłam za późno. Ale tak zdarza to. Już nie ma siły. Że co? Idź się ogrzać, ręczniczek, o! Ale super! Tam leży gdzieś nasz ręcznik. Nie chcę się ogrzać, jest mi gorący. Aha, no dobra. A jak ta deska, łatwo utrzymać, znaczy nie łatwo, ale nie da radę jakoś? Bo raz tylko stanęłam na chwilę. No. A tak to na kolanach, jak ja złapałam. Ale... Nie, no jak stanęłaś na chwilę? Ja mam co najmniej 3 razy nagrałem, jak stoisz. No właśnie nie wiem, bo ja tak na kucka trochę... No trochę na kucka, trochę stojąc, tak. Po swoje. No. Ekstra było, bez żadnej lekcji, bez niczego. Nikt nie musi cię już uczyć. Brawo mnie szkolił. Ja tylko krzyczałem. Krzyczałem, na falę, na falę. Muszelkę jeszcze na pamiątkę. Wyłowiona, dawaj. Super, z surfowania. Nie wiem, czy nas nie złapią na granicy za przemyt. Ty widziałeś, bo tylko nagrywałeś. Jakiś Hiszpan ciągle do mnie puszcza.
O, że mnie obserwuje, tak nie pokazuje. Tak? Tak się spodobałaś? No wiesz, takie laski surfingowe, to wiesz, ale mają branie. Bardzo, więc się zmotywowałam. No. Aha, to jak ja stałem, to się nie zmotywowałaś. Nie widziałam, to daleko było. No, świetnie. Dobra, i pan nam powiedział teraz, że musimy zdjąć te wszystkie rzeczy. Trzy razy złapane fale. To tak, trzy razy. No, powiedział, że jak trzy razy się stanie, to już w ogóle ekstra. Skoczy w elegancki płaszczyk. Tak, tylko że jeszcze powiedzieli nam, że musimy umyć tą deskę, a, nie? Piankę. A nie, deskę? Sweet. A, może tak. Nie, bo powiedział, że deskę też musimy położyć na ten próg, ten, na ten trial. Okej, okay. No, okay, dobra. Mogę zabrać ze sobą wszystko? Tak. Czyli nie mam się w rękę? No weź, ale ja to wezmę. Właśnie Ada zauważyła coś, że... Na koniec tak naprawdę, że ta pianka była w stanie mnie całkowicie unieść. Jak ja spoczyłam w wodzie, to tak, tak sobie... Tak, to zawsze pianki, w których pływaliśmy kiedyś, jak byliśmy ratownikami, to były takie... Nie, normalne. Po prostu ogrzewały. Ogrzewały. Ale to no jest grudzień, no bo tak jak jest zimna, mimo że to jest trochę cieplej niż w Polsce, trochę widać po moich nogach, są takie... Trochę cieplej. Bo... Trochę ich nie czuję, tak. Woda była taka jak jesienią w Bałtyku albo zimą, taka... Zimna, lodowata. No, to teraz szybko na miacho. Odkładamy piankę, jeszcze nie wiemy, gdzie ją pochować. Zobaczcie w ogóle, ile tu mamy desek, nie tylko różowe. Powieść gdziekolwiek tam. U góry, no, u góry powieść i tyle. I idziemy jeszcze deskę odłożyć na miejsce. Wiesz co, to przy tych eskach. Okej. Zobaczcie, co się stało. Ada zeszła z deski, od razu lepsza pogoda się zrobiła. Tak, tam jest budynek jakiś, nie było go widać kompletnie i tam też jest budynek, którego też nie było przed chwilą widać. No, także zrobiło się pięknie, zobaczcie jakie w ogóle niebo, przepiękne niebo. Zaczęłam odczuwać temperaturę na zewnątrz, mam mokre włosy, więc... No właśnie, żebyś nie była chora. To co, warto sobie popływać w Porto, posurfować nad Atlantykiem? Można spróbować. No. A Rafał, to uduszę, że nie da się przekonać, no. Nie, dla mnie to jest za zimno, Ada. Ja jeszcze spokojnie, jak będę celebrytonem, to sobie posurfuję gdzieś, gdzie jest ciepło. Okay. Fajnie? Tylko lodowato, szczęka mi tu zębami, nie dziwię się w sumie wcale. Super. Tak. Mhm. Pięknie. Tak jak wygląda, to może nie być. Ale jest pięknie. Jestem teraz najszczęśliwsza na świecie i to było wszystko takie szalone i takie fajne i Rafał mi obrobił. Wiecie co ona mi tak powiedziała? Że ona się nie napatrzyła na ocean jeszcze. To proszę, proszę się teraz napatrzeć. Taki. Co? Ona się poryczała w kiblu. Czajcie, jak się przebierała. Powoli odzyskuję siły, żeby cokolwiek powiedzieć. Niestety zaczynam też odczuwać temperaturę panującą na zewnątrz, ale jest cudownie, ale to było czadowe! Nogi nie marzną. Naprawdę genialna sprawa, ja cały czas się trzęsę z radości. Z jednej strony nie mam w ogóle siły, a z drugiej jestem jest tak lodowato, ja nie wiem, co ona energetyzowana. To jest strasznie dziwne. I mam mokre włosy i ja się boję, że będzie chora. La 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 la. Trzeba la, iść na jakąś kawę, albo, coś, albo coś, coś zjeść. Coś mi buchło, bo się w ogóle kawa, mam kawa, na... ciepła kawa? Kawa, kawa, kawa. Chociaż jestem taka już naprawdę rozenerwowana. O, taka, taka. Taka ona jest. Właśnie musi coś... A wiesz, co ja mam w kieszeni? Wiecie, co ja mam w kieszeni? O kurcze. Pokaż tu, pokaż, co to jest. Co to jest? Muszelki pamiątkowe ze surfowania. No. Ja. Ja już generalnie prezent gwiazdkowy mam z głowy, także mój Mikołaju. No to Mikołaj przynosi prezenty pod choinkę, jak on ci surfowanie przyniósł? No, czadowy ten Mikołaj w tym roku, powiem wam. No, genialnie. Zimno. Chcę się płakać, śmiać. A mi się chce, błagam. I zawinąć w koc. Idźmy do autobusu, bo jest lodowato. Ja zamarnę. Ja też. Ja nie jestem bałwanem zimowym, ja jestem bałwanem letnim. I wiecie co jest najlepsze? Że wracając na Atlantyku mamy najlepsze miejsca w autobusie. Bo autobus jest piętrowy, lecie. Dokładnie. Na górze pierwszy rząd, widać wszystko przed nami, całą ulicę. Te kadry będą piękne. Znaczy, nieskromnie mówiąc. I tu jest ciepło.
Przechadzaliśmy się taką urokliwą uliczką i wpadliśmy na kawę. The world needs nata, czyli te ciasteczki. Tak, świat potrzebuje denata. Tak. Denatów. To dziwne, straszne, ale kawa będzie dobra na pewno. Za w sumie już ostatnie euro, ale tak naprawdę... Tak, no chyba tak. I mamy takie przepyszne americano kafe przepyszne, z mlekiem. A nie wiesz, czy przepyszne? No ale to wyglądało przepysznie. Nie. To chyba przepyszne. A ja mam mokre włosy. A ja mam mokre gacie. Ale jest spoko. Właśnie, dziękuję za to poświęcenie. Nie, ty się bardziej poświęciłaś dzisiaj. To jest coś cudownego, to po prostu cieplusia, kamusia. I tam nas grzeją, Rafciowi grzeją plecki. Koksownik. Jest cudownie! Wyglądam okropnie, ale jest mi tak cudownie. Ja tak mam zawsze. Kocham go. Ale nie czuję się cudownie. Jesteś cudowny. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że skorzystamy jeszcze z tego ostatniego tak naprawdę wieczoru w Portugalii i idziemy teraz wysuszyć się do Agaty, trochę ogarnąć po tym surfowaniu nad Atlantykiem, a potem gdzieś wyskoczymy jeszcze znowu na miasto. Niestety Agata nie mogła nam towarzyszyć, ale wyszliśmy jeszcze na ostatni wieczorny spacer. Zjedliśmy w ogóle tutaj w mieszkaniu Agaty taką przepyszną, już w Barcelonie jedliśmy zapiekankę z chorizo. Tak, tylko właśnie ona jest bardziej hiszpańska niż portugalska. Ale była przepyszna. Ale spoko, naprawdę spoko. No, bardzo taniego wina za 82 centy. I Agata powiedziała, że jak wrócimy, to lepsze wino jeszcze ma gdzieś w barku też, bo my kupiliśmy to za 80 centów. Ale, w ramach eksperymentu. Tak, ale nawet no, dało się wypić, tylko było kwaśne. A teraz pokażemy wam też napis Porto, bo tutaj przenieśli napis Porto, a wcześniej był w Parku de Cristal i tak, my nie mogliśmy go znaleźć. Agata była zdziwiona, że byliśmy w Parku de Cristal i nie mogliśmy znaleźć napisu. Bo jest dość duży. Jest tak, zauważalny, a na czas widocznie taki przedświąteczny został on przeniesiony tutaj na plac Aliados. To jest takie charakterystyczne, że to jest takie Porto i kropka na końcu. Tak, oni mają takie logo miasta, powiedzmy, logotyp, no. Że ta kropka jest zawsze na końcu. Porto kropka. Rafał kropka. Żeby się nie myliło z Porto Vino, tylko Porto Porto. Porto kropka, kropka to miasto. Porto i kropka, a nie jakieś tam inne. Tak po kilku dniach potwierdzamy, że jesteśmy totalnie zauroczeni Porto. Naprawdę to jest takie miasto duże? Tak, ja bym powiedział, że to jest takie no spore, duże miasto. Terenowo i w ogóle poziomowo i wysokościowo warstwowo. A wszystko jest w klimacie takich właśnie ciasnych uliczek i jest takie przytulne to miasto. Tak, i nie przytłacza takim ogromem, tylko wszędzie są takie małe, ciasne uliczki klimatyczne, więc to wszystko jest bardzo ładne. A teraz właśnie w tym przedświątecznym okresie już w ogóle jest uroczo, jak te wszystkie światełka tu wszędzie są i w ogóle jest cudnie. Ale źle powiedziałem, bo jak się idzie na most, to właśnie przytłacza ten ogrom właśnie całej panoramy miasta, a tego tak nie widać, jak się chodzi po tych ciasnych uliczkach. Tak, to jest wszystko takie piękne. I tak właśnie... robię, jak mnie czapka spędzi, znaczy czoło mnie spędzi. Ona tak dziwna jest. A teraz idziemy właśnie na ten most, żeby sobie zobaczyć jeszcze ostatni raz, może nie ostatni raz zobaczymy, panorama. Taki widoczek, panoramę wieczorem na całe miasto. Bo to miasto jest po prostu magiczne. A to jest magia, a nie magiczne. Co, nie umieją odmieniać. Bo to jest magia. Magia. A. Porto magia. Widzicie? To dobrze, że nie magii, bo do zupy by dodali. Jest też festa, czyli chyba obstawiam jakieś świętowanie. Amor, czyli mój ten, Cupiden. Amorek. Nie widać mi brwi, ale ja tak robię cały czas. I tu są jeszcze święta, Natal. Co tu jeszcze jest? Son Ho. Tam nie wiem co jest. To ja wiem. Abraco. Ja wiem, co to jest Son Ho. To jest abracadabra. Co nie, to jest Son Ho? Po portugalsku Son Goku. To jest z tej bajki takiej Dragon Ball. Okej. Okay. Familia, rodzinka. Sercowników. Co my tu mamy dalej? Tutaj jest właśnie Natal. A, i tu jest Son Ho. No tak. I tak to pięknie wygląda. To jest wszystko plac Aliados. Yes. Tak, bo ja umiem po portugalsku, Aliados, plac. Mijamy właśnie McDonald's Imperial, czyli najpiękniejszego McDonalda na świecie. A że my chodzimy po najlepszych restauracjach, to tam już byliśmy. Restauracja Złote Łuki, drodzy państwo, najlepsza restauracja, Mac Imperial. A tutaj idą studenci. Ja już pokazywałem, ale uczniowie Hogwartu tu idą. Tak. Ciekawe, czy to Slytherin. Jak Slytherin, to walimy w nich czarami złymi. Magią tamtą właśnie. Jakie są takie jakieś czary, takie no nie aż takie złe, ale takie trochę źle. Nie, ja tylko pamiętam. Totalus. Oh.
W naszym vlogu, w którym podążaliśmy śladami Harry'ego Pottera po Porto, właśnie nie udało nam się ich dostrzec, ale to też jest prawdopodobnie inspiracja, że J.K. Rowling była w Porto, mieszkała tutaj chyba przez rok, nie wiem przez ile, ale mieszkała tutaj i być może się zainspirowała właśnie tworząc stroje dla uczniów Hogwartu. A budynek tylko... za nami tak nie mryga. Tylko tak klatki nam spadły. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mi teraz rosną włosy do przodu tutaj, tak. W tą stronę kamery teraz rosną. Dziwne mi te włosy się zrobiły, słuchajcie, ja nie wiem, to zapuszczanie to mi nie idzie coś. Myślę, że ten klimat po prostu, wiesz, surferską fryzurę masz teraz. Kiedyś jak byłem w gimnazjum, też taki miałem. Takim się zakochałam. Zmierzamy w stronę mostu, ale jeszcze po raz kolejny wpadniemy na ten dworzec z Azulejos, czyli tymi... Gdzie masz napis Porto? A jest, faktycznie jest. Ja tu zwróciłam uwagę przede wszystkim na te kafelki. I tutaj na tych kafelkach Azulejos nie tylko przedstawione są sceny bitew historycznych, ale również normalne, codzienne życie ludzi i kobiet, na przykład dojenie krów i pasanie owiec. Oprowadzisz nas? Nie. Ja nie jestem taka, ja wam pokażę. Tutaj mamy jakąś walkę. Oh, thank you. Jeszcze tak podam. Obligada. Jednak tak. Dobrze. Tak. Wojna? Wojna. No. Krowy. Krowy. Okej, okay, co dalej? To już koniec. Nie, no ale tu przecież jest jeszcze dużo do opowiadania. To jest wszystko to samo. Tak? Tylko inne obrazki. Wiecie co, wy sobie lepiej wpiszcie w Google'a chyba, sprawdźcie. Piszcie to, bo... Wpiszcie sobie w Google'a, bo my nie będziemy tu sterczeć teraz na tym dworcu. No wiesz co? Źle ci tu? No nie, no źle, ja wam nie chcę tak źle, nie, źle wam powiedziałem chyba, zbyt tak... Zbyt agresywnie chyba, tak? Tak, ja głupio ci teraz? Chodźcie na molo. Idziemy, na molo? Na molo. Słuchajcie, my już po spacerze powiedzmy, bo jest nam bardzo zimno. Musimy jeszcze wrócić. Na tym moście strasznie wieje, także lecimy teraz już do Agaty na winko, bo tak jak mówiłem, nam proponowała. Także dziękujemy. Na pożegnanie takie. Już. Tak, na pożegnanie, na ostatni wieczór w Porto. Także dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania. I do kliknięcia, wiecie czego? No dobrze wiecie czego, dzwoneczka. Żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i do jutra, ja już się nie drę. Jeszcze łapkę w górę tak, poprosimy. Dla uspokojenia już. Za odwagę moją dzisiejszą, bo ja sama tak, w to nie wierzę. Zostawcie łapkę dla Ady, bo ona jest wariatka. Bo ja się cieszę. Wariatką odmieniam. Pa. Pa, do jutra. Pa.